Dziennikarka Eliza Michalik poddała w wątpliwość chorobę Zbigniewa Ziobry, co nie spodobało się Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi, którzy w swoim wspólnym programie postanowili w wymowny sposób skrytykować jej postępowanie. Jest ona spierdolona, no co się mam, jak mam to ująć w deficytach? No? Ale ona jest, to jest niemożliwe, to znaczy żaden człowiek nie jest w stanie być tak podły i głupi jednocześnie. To musi być jakiś fake, to musi być sztuczna inteligencja. Sztuczna, dałeś... tak, ale gdzie inteligencja, Robert? Ten komentarz panów Mazurka i Stanowskiego wywołał z kolei szeroką dyskusję na temat pani Elizy, a ta, chcąc nie chcąc, znalazła się na niezwykle precyzyjnym celowniku Krzysztofa. Dziennikarz po raz kolejny nie pozostawia na swojej oponentce suchej nitki. I tym razem oprócz braku empatii, udowadnia, a raczej przypomina swojej widowni, że pani Eliza Michalik regularnie dopuszczała się w przeszłości plagiatu, kopiując niemal jeden do jednego teksty swoich kolegów i koleżanek po fachu. Ale po kolei. Eliza Michalik to polska dziennikarka z ponad 20-letnim doświadczeniem, która od 2019 roku prowadzi własny kanał na YouTubie, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat aktualnych politycznych wydarzeń. Swoją rozpoznawalność zdobyła w Superstacji, gdzie występowała przez 12 lat, prowadząc między innymi program pod tytułem Nie ma żartów. Pani Eliza nie kryje się ze swoimi poglądami, które są skrajnie antypisowskie. Obejrzałem kilka jej filmików i właściwie w każdym z nich atakuje ona partię będącą obecnie w opozycji. To nie jest niepopularne podejście w internecie i raczej większość internautów nie przepada za tą konkretną partią, dlatego ciężko tu mówić o jakichś kontrowersyjnych poglądach. Po prostu, w dużym skrócie, jest to osoba stojąca w całkowitej opozycji do partii pana Jarosława. Natomiast to film pod tytułem Czy Zbigniew Ziobro jest chory wywołał największe kontrowersje i był zapalnikiem sporu pomiędzy panią Elizą a Krzysztofem Stanowskim. Dlaczego? Dziennikarka w niewybrednych słowach poddaje w nim w wątpliwość chorobę byłego ministra sprawiedliwości i sugeruje, że jest ona symulowana. Jak tylko Ziobro przestał być bezpieczny, jak tylko koalicja 15 października wygrała wybory, pozostał na stanowisku tyle, żeby się upewnić, że na pewno Tusk stworzy rząd, czyli przez te 2 miesiące, które niestety nie najmądrzejszą decyzją Dudy i nie najuczciwszą wobec wyborców zabrano nowemu rządowi, a potem Ziobro natychmiast czmychnął. Przy czym czmychnął nie jest to w ogóle dobre określenie, on pod ziemię się zapadł. I dopiero po jakimś czasie, po tym zapadnięciu się pod ziemię, zaczęły wychodzić na jaw wieści o nim, najpierw puszczane z zaprzyjaźnionymi kanałami, że jest chory, gdzieś tam do kolportowania w wzmiankach prasowych, które zamieniały się w wzmianki twitterowe, a te z kolei wzmianki social mediowe i tak dalej, czyli taka dość profesjonalnie przygotowana akcja PR-owa, co nie dziwi, zważywszy, że właśnie PR-em zajmuje się żona Zbigniewa Ziobry. Jeżeli jesteśmy chorzy, to niektórzy nawet próbują naprawiać za nas błędy. Kolejny bonus bycia chorym. No, w ogóle bycie chorym to jest bycie ofiarą. Robert Cialdini, znakomity amerykański psycholog, w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi poświęcił cały wielki rozdział o korzyściach płynących bycia z ofiarą i napisał też m.in. o tym, dlaczego politycy i partie polityczne zawsze przedstawiają się jako bici, jako napadani, jako ofiary. Jakie konkretnie korzyści w życiu politycznym i społecznym to przynosi. Ziobro jest tchórzem, tak uważam. On nie chce odpowiedzieć za to, co zrobił. On nie chce ponieść odpowiedzialności za to, co zrobił i zrobi wszystko, żeby tego uniknąć. I właśnie to robi. Do tego dość niefortunnie deklaruje, że jeżeli pan minister faktycznie umrze, to wtedy go przeprosi. Jeśli jest pan umierający, może pan nagrać wideo, w którym się pan żegna. Jeśli ma pan siłę rozmawiać z panem Warchołem i przekazywać mu wieści, to pewnie może pan porozmawiać też za pomocą nowoczesnych środków przekazu i przeprosić swoje ofiary, to byłoby najlepsze, za nadużycia wobec nich. Jeśli jest pan zdrowy i pan udaje, to jest sposób ucieczki, który mam nadzieję okaże się nieskuteczny. Jeśli się mylę i Ziobro umrze, bardzo naprawdę przeproszę i nie będą to przeprosiny vlogowe, ale nawet wtedy powiedziałabym, że jego wcześniejsza działalność dawała asumpt i podstawę do takich opinii, jakie wygłaszam dziś. No sorry. Te słowa nie spodobały się z kolei ani Krzysztofowi Stanowskiemu, ani Robertowi Mazurkowi, którzy w swoim wspólnym programie również w dość niewybredny sposób podsumowali karierę dziennikarki. Wiesz co? Nie, nie. Eliza Michalik znana była dotychczas wyłącznie z tego, że
no, propagowała cudzą twórczość. Kserolizam jak ksywkę. Tak, bo propagowała ją w ten sposób, że przepisywała teksty innych autorów i podpisywała własnym nazwiskiem. To było w czasach, kiedy była jeszcze młodą prawicową dziennikarką, bardzo prawicową. I może tu tkwi cały problem. Może wszystko dobrze w tej karierze dziennikarskiej szło, dopóki przepisywała cudze teksty. Gdy zaczęła mówić do kamery to, co sama naprawdę myśli, okazało się, że występują pewne deficyty. Jakie tutaj deficyty wystąpiły, twoim zdaniem? Pierwszy deficyt, który się najbardziej mi rzuca w oczy, jest to deficyt intelektualny, drogi Robercie. Dobrze. Deficyt mózgu. Czego jeszcze? Bo powiedziałeś się tak, deficyty. Deficyt także pewnej empatii. No, to bardzo delikatnie to ująłeś. Dobrze, no. Tak. Jeszcze jakiś? Jest, ona jest pierdolenta. No, co się mam... Jak mam to ująć w deficytach? No. Ale ona jest... To jest niemożliwe. To znaczy, żaden człowiek nie jest w stanie być tak podły i głupi jednocześnie. Nie, to jest niemożliwe. To nie występuje w przyrodzie. To musi być jakiś fake. To musi być sztuczna inteligencja. Sztuczna, dałeś... tak, ale gdzie inteligencja, Robert? Nie możesz używać takiego sformułowania sztuczna inteligencja, bo to sformułowanie zawiera słowo inteligencja. Ze względu na zasięgi kanału Zero, temat podłapały inne media, a pani Eliza Michalik z miejsca stała się jedną z najpopularniejszych osób w polskim internecie. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, powstały dwa obozy. Jeden wspierający panią Elizę, a drugi stojący murem za Krzysztofem Stanowskim. W związku z tym, że ze strony tego pierwszego pojawiły się rozmaite zarzuty w stronę dziennikarza, takie jak na przykład sianie hejtu i obrzydliwy sposób zwracania się do kobiet, Stanowski postanowił zareagować i pierwszym wpisem, jaki dodał w tej sprawie, był ten, w którym cytuję tygodnik Do Rzeczy. Do Rzeczy napisało bowiem na swoim profilu twitterowym tak: Stanowski i Mazurek ostro o Elizie Michalik. Ona jest pierdolenta. Ten wpis komentarzem okrasił jeden z użytkowników platformy, pisząc: oczywiście to, że redaktorzy Stanowski i Mazurek mówią o Elizie Michalik per ona, to nie jest hejt, to tylko opinia panów redaktorów, do której mają pełne prawo, bo są panami redaktorami, a nie jakimiś tam hejterami z internetu, jak my. A my mamy ich oglądać i klaskać. Następnie do dyskusji włączył się Krzysztof Stanowski. Proszę nie kłamać i zachować precyzję. Po pierwsze, nie nazwaliśmy pani Elizy po pierwszą. Nawet gdyby takie słowo padło, to tylko z moich ust, ponieważ Robert to dżentelmen i nigdy by się na taki epitet nie zdobył. Natomiast ja określiłem ją mianem ale to już nie moja wina, tylko jej. Traktuję to jako zasadzkę z jej strony. Kolejnym zarzutem, który skierowano w stronę Krzysztofa, był ten, że już od dawna nie lubi Elizy Michalik. Stanowski żywi afekt do pani Michalik od dawna. Na co Stanowski odpowiedział: no tak, dziękuję za przypomnienie. Pani Eliza kiedyś z uporem maniaka łamała sobie język, nazywając mnie Stanowskim, bo miała tak napisane na kartce i nie zorientowała się, że to literówka. Teraz zacytuję ten tekst Krzysztofa, o którym mowa we wpisie. Jest długi, więc jeżeli nie jesteście nim zainteresowani, to możecie przewinąć do kolejnego rozdziału. Ja jednak polecam wysłuchać, bo tak jak Krzysztof napisał, skrobnął, ładny tekścik. Okazuje się, że pani Eliza Michalik to źródło niesłabnącej beki nie tylko w wersji pisanej, ale także w wersji wideo. Postanowiła zająć się moim wpisem na temat pierwszej pary Francji w programie Gilotyna, o którego istnieniu doniesiono mi dzisiaj. Muszę w kilku punktach odnieść się do wystąpienia pani Elizy. Nie nazywam się Stnowski, w ogóle nie wiem, jak mógł pani przyjść do głowy, że ktoś mógłby się tak nazywać. Inteligentna osoba, widząc na kartce nazwisko Stnowski, powiedziałaby: halo, tu jest literówka, jak on się naprawdę nazywa? Ten krótki test na inteligencję niestety pani oblała. Test na research przed programem, w sumie obowiązkowy w tym zawodzie, też pani oblała. Serio, jak można być tak głupim, by zobaczyć Stnowski i nie sprawdzić, tylko przed kamerą łamać sobie język? Nazywa mnie pani prawicowym publicystą i chciałbym się dowiedzieć, jakiż to proces myślowy panią zaprowadził w te rejony. Ja nie wiem, czy jestem prawicowy, czy lewicowy. Chętnie bym się dowiedział, w jaki sposób tak błyskawicznie segreguje pani osoby, których w ogóle nie zna i o których nigdy nie słyszała. Bo że pani o mnie nie słyszała, to akurat rozumiem. Zresztą mniejsza z tym, czy nie słyszała pani o Stanowskim czy Stnowskim, inna sprawa, że Google nie boli, a przed programem się nawet przydaje. Interesuje mnie natomiast stwierdzenie, że skoro pani o mnie nie słyszała, to nie jestem jakimś wybitnie elokwentnym piórem. Okej, trochę dziwna konstrukcja z tą elokwencją pióra, ale rzeczywiście nie jestem. Natomiast wydaje mi się, iż wniosek, że jeśli pani o kimś nie słyszała, to nie może być elokwentny, jest zdziepka idiotyczny. Czyli w sam raz. Najważniejsze, dlaczego pani kłamie? Podczas programu wyciąga pani kartkę i rzekomo mnie cytuje. Ha, 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 jakie głupoty napisał i w ogóle beka z prawactwa. Niestety, pani nie cytuje mojego tekstu, tylko jakąś zmodyfikowaną wersję. Mówi pani: Stnowski autorytarnie stwierdza, jeśli nastoletni uczeń podrywa nauczycielkę, to jest z nim coś nie tak. Koniec, kropka. Jeśli nauczycielka podrywa nastolatka młodszego nie o 7, nie o 10, ale o 24 lata, to jest z nią coś nie tak. Koniec, kropka.
kropka. Nie umie pani czytać, czy jest pani durną manipulatorką. Z jakiego powodu udaje pani, że czyta mój tekst, tak naprawdę czytając jego spreparowaną wersję? Nie wstyd? Później kłamie pani znowu. Mówi mianowicie, iż przecież oni się w szkole tylko poznali. Nikt nikogo nie podrywał, a miłość wybuchła wiele, wiele lat później. Powołam się na Newsweek, chyba dostatecznie nieprawicowy. Czytam w nim, że rodzice Macrona zabrali go ze szkoły i przeprowadzili o 150 km, byle tylko oddzielić go od starszej 24 lata temu nauczycielki. Newsweek kłamie? Pani kłamie? Czy może rodzice nadgorliwi? A może prawda nie pasuje do romantycznej koncepcji? Mówi pani, że nie mogę tego przeżyć, że Macron ma starszą żonę. Przecież wyraźnie napisałem, że nie mogę przeżyć czegoś innego, bełkotu na ten temat, wychodzącego między innymi spod pani pióra i wmawiania, że to super pomysł na związek. Pani naprawdę nie umie czytać? Potem wchodzi jakiś kolo, którego nazwiska już nie chce mi się sprawdzać, wybaczcie. No i wylicza, że gdyby Jarosław Kaczyński miał żonę starszą o 24 lata, to miałaby ona teraz ponad 90. No brawo, miałaby. Pan przynajmniej umie liczyć. Tylko co z tego, żeby miała? Ale doceniam, że z waszej dwójki pan przynajmniej ma jakąś zaletę matematyczną. Program GU. Proszę przemyśleć koncepcję. W międzyczasie była jeszcze lekka spina z Tomaszem Lisem, który postanowił stanąć w obronie dziennikarki, ale mówiąc krótko, został szybciutko wyjaśniony. Czyli pierdolenta jest wulgaryzmem, epitetem i hejterstwem, gdy dotyczy kogoś z nas, a nie gdy dotyczy kogoś, kto nas krytykuje. Wybitnie załgane towarzystwo. Na co Stanowski wygrzebał jego stary wpis i odpowiedział: panie Tomaszu, znalezienie tego zajęło mi 10 sekund. Pozdrawiam. Gość jest solidnie i trzeba nie mieć pięciu klepek, żeby tego nie widzieć i akceptować te jego coraz bardziej żałosne brednie. Do dyskusji włączyli się również Roman Giertych i Marcin Najman. Hashtag murem za Elizą już na 5. miejscu. Pisowskie sprzedawczyki w odwrocie. Czasem trudno być prekursorem i wizjonerem. Gdy ja obalałem w boksie, robiono z tego sensację. Dziś to normalna sytuacja, jak pokazał wczoraj Mamet. Gdy tłumaczyłem, że Stanowski to dzban, również niewielu dowierzało. Dziś już każdy o tym wie. Następnie Krzysztof Stanowski na swoim Twitterze podał dalej jeden z wpisów, w którym ktoś opublikował zdjęcia ze starych gazet, w których pisała Eliza Michalik. Były to dość kontrowersyjne wpisy i raczej mocno kłócące się treścią z obecnymi poglądami dziennikarki. Stanowski napisał: od biedy można by było machnąć ręką na skrajną homofobię, ale trudno wybaczyć brak talentu. I faktycznie teksty te są co najmniej dziwne. Pani Eliza prowadziła wtedy w cytowanej gazecie coś, co nazywało się kącikiem homofoba. Już sama nazwa wskazuje, jakiego rodzaju były to treści. Dla kontekstu przeczytam jeden z fragmentów. Kącik homofoba, czyli tydzień w świecie gejów i feministek. Robert Biedroń, ten od koszulek z napisem jestem gejem i kampanii przeciw homofobii, dostał od dyrektora gabinetu marszałka Sejmu cynk, że w marcu odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Tej, która pozwoli dwóm facetom udawać męża i żonę. Biedroń cieszył się jak dziecko. I trudno się dziwić. Narzeczony powiedział mu ponoć: albo się ze mną ożenisz, albo z nami koniec. No dobra, może dla szerszego kontekstu zacytuję jeszcze jeden z nagłówków. Gejowskie lobby dopięło swego. Europa socjalistów i liberałów ustawowo zmusza nas do akceptacji związków homoseksualnych. Właśnie po przeczytaniu tego wpisu i artykułów dziennikarki przypomniałem sobie, że Robert Mazurek przecież wspominał o tym, że przeszła ona przemianę, bo gdy zaczynała, była skrajnie prawicowa. To było w czasach, kiedy była jeszcze młodą prawicową dziennikarką, bardzo prawicową. Jeżeli pamiętacie wypowiedź Stanowskiego o Elizie Michalik na kanale Zero, to pewnie kojarzycie fragment, w którym mówi on o tym, że była niegdyś nazywana kserolizą. Eliza Michalik znana była dotychczas wyłącznie z tego, że propagowała cudzą twórczość. Kseroliza miała ksywkę. Tak, bo propagowała ją w ten sposób, że przepisywała teksty innych autorów i podpisywała własnym nazwiskiem. Bardzo mnie to zainteresowało, bo wyszedłem z założenia, że tak poważnych zarzutów ze strony Stanowskiego byśmy nie usłyszeli, gdyby nie miał pewności co do ich słuszności. I jak się okazuje, nie były to jedynie słowa niepoparte żadnymi dowodami. Ponownie na swoim Twitterze Stanowski, cytując jednego ze swoich hejterów, udostępnił pewien link. Najpierw jednak wypowiedź hejtera. Stanowski, ty to jesteś jednak idiota i w dodatku absolutny mainstream dla downów. Jedziesz po warsztacie Elizy, a Bralczykowi nie potrafisz zadać poprawnego pytania. Zapraszasz do siebie pajaców i udajesz mądrzejszego niż jesteś. Trafisz na mądrego, wychodzisz na durnia. A teraz odpowiedź Stanowskiego. Wypraszam sobie, gdybym jechał po warsztacie Elizy, to wrzuciłbym ten link, a póki co nigdzie go nie wrzuciłem. Co to jest za link? Prowadzi on do bloga pod tytułem Eliza Watch z 2007 roku, gdzie demaskowane są różnego rodzaju plagiaty dziennikarki. W blogu publikujemy efekty wielodniowego dziennikarki
dziennikarskiego śledztwa grupy internautów komentujących w Salonie 24. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich detektywów, których pracę tu wykorzystujemy. Szczególne podziękowania należą się reszcie z bani oraz Freemanowi i Gniewomirowi Świechowskiemu, którzy na swoich blogach pieczołowicie dokumentowali badania oraz licznym internautom, którzy dostarczali materiału. Wpis na samej górze strony opisuje niesamowitą historię pani Hanny Harasimowicz-Grodeckiej, która, jak twierdzi, została przez panią Elizę Michalik okradziona. Serdecznie przepraszam redaktor Hannę Harasimowicz-Grodecką i czytelników za to, iż w tekście Eksmisja to dobry interes wykorzystałam obszerne fragmenty jej artykułów Krzywdę ludzką z zyskiem sprzedam oraz Grunt to kasa, które ukazały się w bemowskiej gazecie lokalnej bez powołania się na źródło. Jednocześnie zgodnie z sugestią redaktor Harasimowicz-Grodeckiej deklaruję, że honorarium za tekst przekażę na konto Stowarzyszenia Nasz Dom, które pomaga rodzinom pokrzywdzonym przez eksmisję. Podpisano Eliza Michalik. Poproszona o komentarz ofiara Elizy Michalik tak opisuje sprawę sprzed lat w blogu Igora Jankę w Salonie 24. Przez internautów piszących w salonie, którzy mnie odnaleźli, zostałam poproszona o przybliżenie sprawy plagiatu, jakiego dokonała Eliza Michalik na moich artykułach z 2001 roku. Bardzo nie chce mi się do tej sprawy wracać, bo była ohydna i jeszcze dzisiaj, kiedy o niej myślę, mam odruch wymiotny. Jednak, jako że piszą dużo inni, może warto, żebym i ja zabrała głos. Nad artykułami z 2001 roku Grunt to kasa i Krzywdę ludzką z zyskiem sprzedam pracowałam kilka miesięcy. Zebranie dokumentacji było wyjątkowo trudne. Dziesiątki spotkań z ludźmi wyrzuconymi z mieszkań bez adresu, których trzeba było odnaleźć, dokumenty z eksmisji, których często nie mieli i trzeba je było odtwarzać, dotarcie do bandziorów handlujących mieszkaniami po eksmisjach i do prezesów spółdzielni, z którymi się skumali. Policja, prokuratura, samorządy, interwencje w Sejmie, Senacie i wreszcie w biurze senatora Romaszewskiego, który jako jedyny bardzo się w nie zaangażował. To, co wyżej, jest zapewne nudne dla szybkiej komunikacji elektronicznej, ale dla opisywanej sprawy ważne. Dlaczego? Bo niejaka Eliza Michalik siadła przy komputerze, przerobiła nieco oba artykuły i podpisała swoim nazwiskiem. Nie zainteresowała się niczym, jaki jest stan spraw, a przecież od beztrosko skopiowanej przez nią publikacji minęły już prawie 2 lata, co dzieje się z bohaterami reportażu, jak przebiegają postępowania w sądach i prokuraturze. Jednak nie tylko plagiat był porażający. Kiedy próbowałam naświetlić sprawę w redakcji Gazety Polskiej, zablokowano mi dostęp do ówczesnego naczelnego Piotra Wierzbickiego. Zadziałał mechanizm paskudnej korporacyjnej solidarności. Poskutkowała dopiero groźba procesu o plagiat. Mam chyba jeszcze w archiwum wydruki mailowej korespondencji z tamtego czasu. Po groźbie z ustnymi przeprosinami zadzwonił Wierzbicki, nie Michalik. Przyznał wprawdzie, że plagiatu w takiej skali jeszcze nie widział, ale chyba zrobił to tylko, żeby uspokoić moją wściekłość, bo pani Eliza w Gazecie Polskiej pozostała. Podziękowałam redaktorowi, informując, że to nie on, lecz winowajczyni winna przepraszać. Jego zaś rolą jest wyciągnięcie konsekwencji. Zażądałam przyznania się do plagiatu, przeprosin na łamach Gazety Polskiej i przekazania nienależnego Elizie Michalik honorarium na rzecz lokalnego stowarzyszenia. Michalik wprawdzie do mnie zadzwoniła, ale nie przeprosiła. Była bezgranicznie bezczelna. Uzgodnioną ze mną treść tego, co miało zostać opublikowane jako jej mea culpa, po swojemu przerobiła. Na rzecz stowarzyszenia przekazała 5000 zł. Czy takie było wówczas w Gazecie Polskiej honorarium za poważny materiał śledczy? Już nie dociekałam, bo miałam tego wszystkiego po dziurki w nosie. Powiedziałam sobie wtedy, co tam głupia Michalik, pal ją 6. Mamy teraz rok 2007, od tamtego plagiatu minęły 4 lata. Eliza Michalik przewinęła się przez kilka kolejnych redakcji, bez pardonu kradnąc cudzą własność intelektualną i czyniąc z tego procederu sposób na budowanie kariery. Dlaczego buduje ją na takich wątłych podstawach? Być może sama nie ma nic do powiedzenia, być może nie umie tego, co chciałaby powiedzieć, zręcznie napisać, być może idzie po trupach, pewna bezkarności swoich poczynań. Bez względu na to, która z przyczyn decyduje o poczynaniach Elizy Kopistki, jej sposób na dziennikarstwo powinno napiętnować środowisko. Ja piętnuję. Czy zrobią to również moi koledzy dziennikarze? To tyle. Przepraszam, że się tak rozpisałam, ale mam wrażenie, że źle pojmuje pan, panie redaktorze, zawodową solidarność. Wszystko to brzmi aż niewiarygodnie. Pogrzebałem trochę w necie i znalazłem inną stronę, która wraz ze źródłami podaje wiele przykładów podrabianych przez Elizę Michalik tekstów. Jako przykład podam jeden z nich. Tekst pani Elizy Michalik. W Europie benzyna jest 2,5 razy droższa niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej galon kosztuje niewiele ponad dolara. To zaś oznacza, że właśnie dzięki taniemu paliwu Stanom Zjednoczonym będzie łatwo utrzymać wysoką 5% dynamikę PKB i niskie 5% bezrobocie. Windująca ceny paliw stara Europa z Polską na czele nie ma natomiast zbyt wielkiej szans na spadek cen i zmniejszenie bezrobocia. I oryginalny tekst pana Zielińskiego, dlatego benzyna nadal będzie w Europie co najmniej 2,5-krotnie
droższe niż w Stanach Zjednoczonych. To zaś oznacza, że także dzięki taniemu paliwu Stanom Zjednoczonym będzie dość łatwo utrzymać wysoką 5% dynamikę PKB i niskie 5% bezrobocie. Pompującą cenę paliw w Europie natomiast z wielkim trudem przyjdzie się wydostać z dzisiejszej stagnacji i zmniejszyć 10% rezerwową armię pracy. Wychodzi na to, że pani Eliza Michalik faktycznie musiała w przeszłości zajść wielu osobom z branży i nie tylko za skórę. Podane przykłady jasno świadczą o jej głębokiej inspiracji tekstami innych publicystów, artykułami na Wikipedii, czy nawet komentarzami internautów. Zdanie wyróbcie sobie sami. Mi to wygląda tak, jakby pani Eliza miała dostęp do czata GPT w latach 2000. Te rzeczy oczywiście działy się kilkanaście lat temu, ludzie się zmieniają, ale wciąż jest to jakiś kawałek historii tej pani, o którym nie można zapominać. A jak już przy plagiatach jesteśmy. Ostatnio zrobiłem film o piractwie miniaturkowym, w którym obnażam bardzo nieetyczne i graniczące z kradzieżą zachowania polskich youtuberów, takich jak Czajnik, którzy podrabiają treści zagranicznych twórców. Jestem z tego materiału bardzo zadowolony, dużo bardziej niż z kolejnego o Stanowskim, ale wyniki mówią same za siebie. Po jednym dniu ma on niecałe 400 wyświetleń, podczas gdy treści związane z kanałem Zero i wszystkim dookoła niego przebijają nawet granicę 100 tysięcy wyświetleń i po prostu żrą. Z tego miejsca serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu o kradzieży miniaturek, link zostawiam w opisie. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca, jeżeli Ci się podobał, to rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT, nazwa wyświetla się też teraz na ekranie. Chciałbym dobić do chociaż 100 obserwacji to nowe konto, więc będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpadniesz i zostawisz followa. Dziękuję.